Pan Cogito zadawał pytania na temat natury człowieka. Bóg gładził roztargnione brodę. Kiedy Spinoza zamilkł, rzecze Bóg. Odżywiasz się źle, odziewasz nędznie. Kup nowy dom, pomyśl o kobiecie, która da ci dziecko. Mówimy o rzeczach wielkich. Komisja werbunkowa pracuje bardzo dokładnie. Trzebi ostatki zmysłów kandydatów do raju. Pan Cogito będzie się bronił. Będzie tylko tłumaczył surowym aniołom, że wzrok i dotyk nie chcą go opuścić. Podda się wszystkim torturom łagodnej perswazji, ale do końca będzie bronił wspaniałego odczuwania bólu. Kto wie, może uda się przekonać aniołów, że jest niezdolny do służby niebieskiej i pozwolą mu wrócić nad brzeg Białego Morza do groty początku. W amatorskim klubie filmowym Nowa Huta realizowano głównie filmy dokumentalne, jak również animowane i eksperymentalne. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługuje film absolwenta Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Stanisława Jakubczyka, który w 1964 roku zrealizował etiudę, wykorzystując miskę z wodą, farby i podgrzewając emulsję taśmy Orwokolor. Film ten był pokazywany na festiwalach w kraju i za granicą. W maju 2004 roku wspólnie z kolegami podjęliśmy decyzję o powołaniu klubu rugby w Nowej Hucie. Najpierw nazywaliśmy się Rugby Klub Oświecenia, aby w listopadzie tego samego roku zmienić nazwę na Nowa Huta Rugby Klub. Juwenia zagrała w niebieskich strojach, drużyna Oświecenia w czarnych. To właśnie ci młodzi ludzie mieli do niedawna dużo wolnego czasu, ale od 4 miesięcy trenują rugby 3 razy w tygodniu. Jest to ciężka praca na początek. Ale myślę, że warto z nimi ćwiczyć i myślę, że w przyszłości zdobędą jakieś sukcesy. Zawodnikom Oświecenia nie brak zapału, nie mają jednak sponsora, który by się zaopiekował drużyną. Wtedy dużo szybciej mogliby się stać prawdziwymi rywalami ligowych rugbystów.
Największym problemem klubu jest brak własnego boiska. Uniemożliwia to rozwój, uniemożliwia to również systematyczną pracę z obecnymi zawodnikami. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej młodych ludzi trenowało w naszym klubie. Do tej pory, pomimo 4 lat pracy, nie udało nam się osiągnąć własnego boiska. W tej chwili jest duża szansa, że będziemy gospodarzami obiektu w Luboczy, to jest osiedle w dzielnicy 17 w Wzgórza Krzesławickie. I to będzie duża szansa dla nas i przede wszystkim duża możliwość rozwoju. Sukcesy to przede wszystkim indywidualne osiągnięcia naszych zawodników. Wielu z nich, reprezentując polskie rugby 7-osobowe, zagrało w różnych ważnych turniejach, również z orzełkiem na piersiach. Ale także nasza drużyna osiągnęła bardzo dobre wyniki. 3. miejsce w turnieju w Dreźnie w 2006 roku i w 2007 roku 2. miejsce na turnieju w Rumunii, bardzo mocno obsadzonym. Cieszymy się z osiągnięć naszych zawodników, również tych wychowawczych, bo wielu z nich rzeczywiście stało z ławek, spod bloku, by uprawiać ten sport i wielu z nich mogło dzięki temu sportowi wiele się nauczyć, pracować nad samym sobą, ale przede wszystkim zwiedzać świat i reprezentować nasz kraj. To są nogi właśnie! Nogi! Zasunął! 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 Zasunął!